Syberia. Nowa opowieść Piotra Szczupaka, która porwie cię w najmroczniejsze zakątki syberyjskich lasów. Stań oko w oko ze złem, które czyha na mieszkańców niewielkiej wioski. Osiem godzin słuchania. Audiobook Syberia dostępny na www.mrstertv.pl No, nie wiem, czy to taki dobry pomysł odparł skonsternowany na twarzy mężczyzna w kierunku swojej młodej żony. Siedząca przed laptopem, Laura Nowakowska przetarła ze zmęczenia oczy. Już dawno nie spędziła tak dużo czasu przed ekranem. Nie sądziła, że odnalezienie odpowiadającej jej oferty okaże się tak czasochłonne Hubert. Na ten moment to jedyny sensowny wybór. No, ale że stróż? Jesteś pewna, że w obecnej sytuacji to dla ciebie odpowiednie? Mówiąc to, spojrzał z troską na jej prawe kolano, będące przyczyną obecnych problemów zawodowych. Ciężki wypadek komunikacyjny spowodował, że musiała na dobre porzucić pracę funkcjonariusza policji, która od zawsze była jej życiowym celem. Mimo młodego wieku i niewielkiego doświadczenia, kobieta nie odstawała pod względem odwagi i charyzmy na tle męskiej części wrocławskiej komendy. Niektórych współpracowników wręcz przewyższała dynamiką w działaniu. Bardzo szybko zdążyła sobie wyrobić opinię twardej persony, potrafiącej w odpowiednich sytuacjach zachować zimną krew. Mimo to w kontaktach interpersonalnych, w oczach ludzi uchodziła za ciepłą osobę, co w połączeniu z atrakcyjnym wyglądem nadawało Laurze niesamowity urok osobisty. Pozytywnej opinii odnośnie kompetencji zawodowych kobiety nie podzielał komisarz Wiesław Terlecki, jej przełożony. Pogardliwy stosunek, dwuznaczne komentarze. I częste rzucanie na głęboką wodę od jakiegoś czasu były dla niej codziennością. Postawił sobie za cel zdyskredytowanie jej wartości w oczach pozostałych funkcjonariuszy. Najprawdopodobniejszą genezą takiej postawy była niedawna impreza z okazji jubileuszu jednostki. Pijany Terlecki zaproponował Laurze pojedynek zapaśniczy. Ta, po długich namowach pozostałych kolegów, zgodziła się podjąć wyzwanie, co w rezultacie skończyło się doszczędnym ośmieszeniem komisarza. Zapewne umknął mu fakt, że miał do czynienia z weteranką mieszanych sztuk walk. Krążący po całej powiatowej jednostce, filmik nagrany przez jednego z uczestników imprezy. Spowodował, że Terlecki stał się obiektem cichych drwin. Od tego czasu widać było, jak desperacko stara się robić jej pod górę w pracy, lecz ta wzorcowo wywiązywała się z coraz bardziej wymagających obowiązków, dzięki czemu doczekała się pseudonimu Wrocławskiej Lary Croft, nadanego przez lokalną prasę. Słysząc pytanie męża. Laura poczuła, jak coś ją ukuło od środka. Było to zapewne wspomnienie usatysfakcjonowania na twarzy Terleckiego, gdy ten osobiście ją poinformował, że po wypadku, jakiemu uległa podczas pościgu radiowozem, nie jest już w stanie dłużej pełnić służby. Ciężko było jej znaleźć kontrargument. Biodro jakimś cudem zostało uratowane przez chirurgów. Jednak na przywrócenie mobilności w kolanie nie było już żadnych nadziei. Nieodwracalne uszkodzenie spowodowało brak możliwości wykonania jakiegokolwiek dynamicznego ruchu w tym stawie. Zatrważał ją dodatkowo fakt, że po wybudzeniu z pięciodniowej śpiączki, prawdę mówiąc, nie była w stanie sobie przypomnieć chwili wypadku. Świadkowie relacjonowali, że wjechała prosto w samochód, którego kierowca uznał najwyraźniej, że zdąży przejechać przed pędzącym radiowozem na skrzyżowaniu. Tym razem powiedzenie o szczęściu głupiego znalazło swoje potwierdzenie, gdyż skończył on tylko ze złamaną ręką i wstrząsem mózgu. Ona z kolei raz na zawsze musiała pożegnać swoje dawne życie. Kurtyna zapadła i magiczny czas prysł niczym bańka mydlana. Perspektywa nieustannego siedzenia w domu, przeplatanego wizytami u rehabilitanta, była dla niej scenariuszem żywcem wyjętym z koszmaru. Zmobilizowała się jednak do znalezienia odpowiedniej pracy, godząc się raz na zawsze z myślą, że już nigdy nie przywdzieje policyjnego munduru. Hubert Nowakowski raz jeszcze rzucił okiem na ogłoszenie o poszukiwaniu dodatkowego stróża w opuszczonym szpitalu przy ulicy Traugutta. Nie. Słuchaj, nie wyrażam zgody. No, hola, hola, przepraszam, ale o tym, gdzie będę pracowała, to chyba mogę decydować co? No ale zrozum. Martwię się o ciebie. Zobacz jaki ten szpital jest ogromny. Musiałabyś robić pewnie obchód po całym kompleksie i jakby, nie daj Boże, jakaś zgraja narkomanów wtargnęła podczas twojej zmiany. Ja wiem, skarbie, że to twój żywioł, ale nie w obecnym stanie. A zresztą, pokiego grzyba nocny stróż do opuszczonego szpitala? Coś mi się ostatnio obiło o uszy, że chcą go przebudować na jakieś nowe, funkcjonalne miejsce. Hubert... Naprawdę przeglądam te ogłoszenia już od kilku godzin i żywcem nic innego nie jestem w stanie znaleźć. No jak nie? Zdenerwowany mężczyzna nachylił się nad laptopem, przesuwając kursor myszy ku górze. O, a na przykład tu? Nie lepsze? Call center? Życzysz mi, abym całkowicie zwariowała? Laura, ja po prostu proszę cię... Żebyś mi już nie dawała powodu do zmartwień. Zrozum. Prawie umarłem z rozpaczy w momencie, gdy ty leżałaś bite pięć dni nieprzytomna na ojomie. Podejrzewam, że mam traumę większą niż ty, a ty zrozum, że nie jestem stworzona do ośmiogodzinnego ślęczenia za biurkiem. Potrzebuję świadomości, że. że jestem w stanie stać na straży bezpieczeństwa. Choćby. Głupiego budynku. Ale kochanie, przecież możesz zaczekać. Z naszym budżetem przecież nie jesteś źle. No, chyba o czymś zapomniałeś. Na naszą dwójkę może i wystarczy. Ale nie pomyślałeś, że niedługo może być nas więcej? Co? Zaraz, czy ty mi chcesz powiedzieć, że jesteś nie. Nie jestem głupku. Ale młoda wiecznie też nie będę. Im szybciej coś sobie znajdę, tym wcześniej będziemy przygotowani, Laura. Ja nie chcę cię ograniczać, ale nie uważasz, że młoda kobieta z niepełnosprawną nogą to nie jest właściwy kandydat na to stanowisko? No, jakoś nie obawiam się konkurencji złożonej z emerytów i rencistów. Mam konkretne doświadczenie. Zaś co do nogi. Nie jestem w stanie nie biegać, a to raczej nie będzie potrzebne. Obyś tylko nie musiała przed nikim uciekać. O, wieczne czarne wizje u ciebie, kochanie. Ten ktoś wówczas by się przekonał, że trafił na stróża nie z kulą u nogi, a z glokiem, którym wciąż pamięta, jak się obsługiwać. Hubert ponownie pokręcił głową z dezaprobatą. Wiedział, że dalsza próba prowadzenia dyskusji nie ma sensu. Ze smutkiem patrzył, jak Laura szybko stukając palcami o klawiaturę, pisze odpowiedź na ogłoszenie. Opuszczone budynki dawnego szpitala przy ulicy Traugutta niszczały z miesiąca na miesiąc. Aż w końcu prezydent miasta obwieścił plan rewaloryzacji kompleksu na cele mieszkaniowo-usługowe. Potrzeba stróża nocnego nie wydawała się więc w tym miejscu bezpodstawna. Po krótkim omówieniu spraw organizacyjnych z pracodawcą, Laura uznała, że jest gotowa. Procedury związane z wzywaniem odpowiednich służb w momencie, gdy napotka kłopoty znała od potrzewki. Okazało się też, że ogłoszeniodawca kojarzył Laurę i bez cienia wątpliwości przyjął jej zgłoszenie. O proszę, czyli to jednak prawda. Nasza była mundurowa, miss Wrocławia, chce zostać nocnym stróżem. Ależ mi przyszło na stare lata. <laughs> Zarechotał sędziwy wiekiem pracodawca, oblizując swoje popękane wargi co spotkało się z wyraźnym uczuciem obrzydzenia ze strony Laury. Sam kompleks wzbudzał podziw swoimi rozmiarami. we ściany zewnętrzne kontrastowały z czerwoną dachówką, co nadawało specyficzny urok obiektowi. Aby móc dostać się do pomieszczenia dla stróża, Laura musiała wspiąć się na pierwsze piętro po ogromnych, betonowych schodach w dawnym holu szpitala. Przy odpowiedniej dawce środków przeciwbólowych zadanie to okazało się osiągalne. Przełożony mimo niezbyt ciekawego pierwszego wrażenia, udowodnił swoją wyrozumiałość, dając jasno do zrozumienia, że oczekuje od niej tylko jednego obchodu w ciągu całej nocy, obejmującego jedynie parter i pierwsze piętro. Pokój stróża okazał się być niezwykle urokliwym miejscem na tle całego zrujnowanego budynku. Znajdował się na samym końcu pierwszego piętra i emanował nowoczesnością. Przed wygodnym obrotowym fotelem ulokowane było biurko, na którym spoczywał 60-calowy ekran z wyświetlonym monitoringiem. Z tyłu zaś znajdowała się niewielka półka której regały obficie wypełnione były książkami. Laura molem książkowym nigdy nie była, więc niespecjalnie ucieszył ją widok takiego udogodnienia, lecz doszła do wniosku, że specyfika tego zawodu faktycznie sprawi, że się przełami i sięgnie po jakiś topowy bestseller. Pracodawca potrząsnął pękiem kluczy przed jej twarzą. Pilno ich jakoczka w głowie. Albo raczej jak zapiętego guziczka przy dekolcie. <laughs> Ech, taki branżowy żarcik. Ty lepiej swojego dekoltu pilnuj, stary śmierdzący grubasie. Pomyślała Laura, zagryzając ze wszystkich sił wargi. Z całego serca gardziła ludźmi, którzy emanowali seksizmem. Sama nie uważała się za jakąś skrajną feministkę. Gdyż podzielała opinię, że istnieją zawody, do których lepsze predyspozycje mają mężczyźni bądź kobiety. Pracy funkcjonariusza policji jednak do takich kategorii by nie zakwalifikowała. Przez krótki, lecz bardzo intensywny okres służby, wielokrotnie była w stanie uwiarygodnić tę tezę. Po otrzymaniu kluczy dostała grafik, który oprócz nocek. Zawierał też rozpiskę dziennych zmian. A więc, tak jak mówiłem. Piętro i parter. Władzom miasta zależy, aby zostały nienaruszone. Jakość ścian i sufitów jeszcze jako tako jest tu zachowana. Może byś zechciała teraz ze mną zrobić taki próbny obchód? Nie, dziękuję. Myślę, że się obejdzie. Jako pierwsza przypadła jej właśnie dniówka. Dzięki czemu mogła się oswoić z budynkiem. Światło słoneczne znacznie ułatwiło zapoznanie się ze wszystkimi zakamarkami pierwszego piętra i parteru. Przechadzając się po dawnych, szpitalnych oddziałach, Laura zdała sobie sprawę, że jej noga jest bardziej wytrzymała niż sądziła. Kłopotliwe okazał się być jedynie powrót z parteru na górę. Zgodnie z zaleceniami, ograniczała się jedynie do wyznaczonych przez pracodawcę kondygnacji oraz monitoringu składającego się z ośmiu kamer rozmieszczonych na różnych piętrach. Większość zamontowana była na parterze i w podziemiach, bo właśnie tam mogła spodziewać się wtargnięcia niepożądanych gości, do jakich zaliczali się młodociani łowcy przygód oraz miejscowa narkomańska hołota. Inauguracyjny dzień ciągnął się w nieskończoność. Siedząc bezczynnie na fotelu stróża, do jej umysłu zaczęły w końcu napływać natrętne myśli, sugerujące, że przez swoje kalectwo nie nadaje się już do niczego. Pojawiały się one ostatnimi czasy dość często. Momentami Laura miała wrażenie, że wyżerają ją wręcz od środka. Starały się uzmysłowić. Że na dobre została strącona ze ścieżki do spełnienia życiowego. Ona jednak wierzyła, że wciąż ma szansę realizacji winnej roli, jaką jest byciem matką. Od jakiegoś czasu starali się o dziecko, które z pewnością obudziłoby w niej wszelkie utracone siły do życia. Mimo ośmiogodzinnej bezczynnej monotonii do domu wróciła zmęczona. Przede wszystkim pod względem psychicznym. Miała wrażenie, że zmaga się z napadami Migreny, poprzedzanymi zaburzeniami widzenia w postaci migoczących świateł i mroczków. Podejrzewała, że jest to efekt pamiętnego wypadku. Hej, kochanie, nie śpisz jeszcze? Laura, wszystko ok? Źle wyglądasz. Coś się stało w pracy? Nie, znowu mam chyba napad migreny. Strasznie mnie boli głowa. Mówiłem ci, że musisz w końcu to zbadać. Na samych lekach przeciwbólowych nie możesz cały czas polegać. Dobra. Jak z tą pracą? Jest bardziej nudno niż na spotkaniu rodzinnym ciotki Marysi. Wyobraź sobie, że następnym razem zacznę tam chyba czytać jakąś książkę. Ho, ho, no to faktycznie. A ty, słuchaj, Laura, jutro idziesz tam na noc? Mm -hmm. Może uznasz, że znowu niepotrzebnie się czepiam, ale. Poczytałem o tym szpitalu i na takich portalach różnych. Piszą, że. że jest nawiedzony. Nawiedzony? <grym> I ty mi to mówisz? Naczelny sceptyk? Powiem ci coś. Każde opuszczone miejsce w Polsce, a przede wszystkim szpitale, są uważane za nawiedzone. No wiesz, może faktycznie przesadzam, ale po prostu jakbyś zauważyła coś podejrzanego... No to co? Zamiast na policję mam dzwonić po egzorcystę? Wiesz co, Hubert, daj mi spokój, chcę mi się spać. A tobie zalecam zimny prysznic na ostudzenie umysłu. Stojąc nocą przed dziedzińcem nieoświetlonego budynku szpitala przy ulicy Traugutta, Laura przyznała, że nie dziwi się, czemu jest on rarytasem dla fanów urbeksów. Było w nim coś wzbudzającego grozę. Mowa tu była oczywiście o lajkach, gdyż Laura, będąc niegdyś rzucana na bardzo głęboką wodę przez Terleckiego, wyrobiła sobie wysoki próg strachu. Przy wejściu głównym minęła stróża wracającego z dziennej zmiany, który oznajmił, że jedna z kamer najprawdopodobniej się psuje. Gdy dotarła do swojego lokum, od razu zauważyła, o którą chodzi. Niestety, okazała się być nią jedna z kluczowych, gdyż rejestrowała klatkę schodową znajdującą się pomiędzy parterem a podziemnym piętrem. Wyglądało to tak, jakby na szary obraz nałożona została warstwa na wpół przeźroczystego śnieżenia, mocno utrudniającego widoczność. Głośno westchnęła, robiąc sobie kawę w zamontowanym przy biurze ekspresie. Położyła na blat jakiś kryminał, który wcześniej sobie upatrzyła na półce z zamiarem przeczytania pierwszego rozdziału. Potem planowała zrobić obchód, by jak najszybciej mieć go z głowy. Mimo notorycznie wlewanej dawki kofeiny do swojego organizmu, Lauże doskwierało uczucie coraz większego ciężaru powiek. Książka okazała się wciągająca, więc przynajmniej to utrzymywało ją w trybie czuwania. Nagle jednak stało się coś, czego obawiała się najbardziej. Symptomy była w stanie rozpoznać natychmiastowo. Zaczynało się od charakterystycznych mroczków przed oczami, przez które miała wrażenie, że słowa w książce dosłownie drgają. Zaraz potem pojawić się miał pulsujący ból głowy, lecz zanim to nastąpiło, Laura dostrzegła coś na kamerach. Bagatelizując wszelkie mroczki i drgania, miała wrażenie, że coś jest jeszcze nie tak. Mogła przysiąc, że na ułamek sekundy dostrzegła kogoś na klatce schodowej. Po szybkim przetarciu oczu i względnym ustabilizowaniu swojego ośrodka wzrokowego, spojrzała raz jeszcze centralnie w stronę zaśnieżonego obrazu. Przez kilkanaście sekund starała się zlokalizować jakikolwiek niepokojący szczegół. Obserwowała również pozostałe kamery, szczególnie te rozmieszczone na podziemnym piętrze. Była zmuszona, aby odróżnić rzeczywistość od figli, jakie płatał jej umysł. W końcu uznała, że wszelkie podejrzane kontury, które przed chwilą dostrzegła, były skutkiem wczesnych objawów napadu. Przez następną godzinę nic nie zwróciło jej uwagi. Ból głowy został przez nią farmakologicznie złagodzony, jednak nie ustąpił w pełni, przez co książka nie wydawała się już dla niej ciekawa. Uznała, że nastała pora obchodu, do komfortowych warunków nigdy nie przywykła, dlatego nie miała trudności, aby opuścić wygodny fotel, mając do tego niesprawne kolano. Klimat, panujący na opustoszałym korytarzu dawnego szpitala, był zdecydowanie inny niż za dnia. Szybko przywykła do specyficznych uroków nocnego przebywania w takim miejscu i dzięki temu sprawnie przeczesała pierwsze piętro. W momencie, gdy schodziła po szerokich, betonowych schodach prowadzących na hol główny, miała wrażenie, że coś słyszy. Znajdowała się co prawda blisko drzwi wejściowych, jednak mogła przysiąc, że dźwięk dobiegał z wewnątrz. Przy stawianiu kolejnych kroków w dół, starała się jak najbardziej uważać na swoje kolano, jednocześnie wytężając słuch. Od głównego holu, w którym znajdowały się pozostałości po recepcji, Odbiła w szeroki korytarz ciągnący się do klatki schodowej, nad którą zamontowana była wadliwa kamera. Gdy była w połowie drogi, ponownie coś usłyszała. Tym razem był to wrzask dziewczyny. Do jej umysłu momentalnie napłynęła masa różnych czarnych scenariuszy, jakich mogła się teraz spodziewać. Nie sądziła, że jej zimna krew tak szybko zostanie przetestowana. Halo, jest tam ktoś? krzyknęła, wysuwając przed siebie broń. Tym razem wiedziała, że nie ma do czynienia z żadnymi omamami. Zamiast jakiejkolwiek słownej odpowiedzi, z głębi korytarza dobiegł odgłos kroków. Ktoś biegł w jej stronę. Latarka Laury miała ograniczony zasięg, przez co ta musiała w cierpliwości wyczekiwać tego, z czym przyjdzie jej się zmierzyć. Przypomniała sobie szybko o krótkofalówce, za pomocą której mogła szybko sprowadzić pomoc. W końcu zauważyła majaczące w oddali sylwetki. Hej wy! krzyknęła, nie spuszczając ani na sekundę zarówno latarki, jak i broń. Szybko przeliczyła z iloma ewentualnymi napastnikami będzie mieć do czynienia. Trójka bywało gorzej. Wyłaniające się stopniowo kontury trzech osób pozwoliły jej ustalić, że nie są to żadne typy z podciemnej gwiazdy, mogące zrobić wcześniej krzywdę porwanej dziewczynie. Co wy tu do cholery robicie? odezwała się Laura na widok zmieszanych nastolatków. Chowając pistolet, każdemu z osobna zaświeciła w twarz. Nie ukrywała swojej wściekłości. Raptem drugi raz w pracy, a ona już musiała się użerać z zasranymi Urbeksowiczami. No, gadać jeden z drugim. Mowę wam odebrało? Pytania kierowała głównie w stronę dwójki chłopaków stojących na przodzie. Za jednym z nich schowana była dziewczyna, której wielce zakłopotany wyraz twarzy od razu został dostrzeżony przez Laurę. O cholera. Baba jako stróż? Odrek, przestań. Wyraźnie jest napisane, że obowiązuje tutaj zakaz przebywania. Macie w tej chwili opuścić teren tego budynku. My przepraszamy za zamieszanie. Chcieliśmy znaleźć wyjście, ale chyba się zgubiliśmy. Weszliśmy przez to wybite okno z boku budynku, to przez które można się dostać do tych podziemnych sal. Wybiegliśmy stamtąd po schodach i szukamy innego wyjścia. Laura w pierwszej chwili nie zrozumiała sensu wypowiedzi roztrzęsionej nastolatki. Poprzednia praca nauczyła ją, jak wyglądają i zachowują się ludzie pogrążeni w stresowym amoku. Pobladła na twarzy dziewczyna. Idealnie wpasowywała się w ten szablon. Stwierdziła, że najlepszym rozwiązaniem będzie przejście do dalszej części procedury w tego typu okolicznościach. Wygrzebała z przedniej kieszeni pęk żelaznych kluczy. Idźcie w tej chwili ze mną do wyjścia głównego. I lepiej, żebym was już tu nie spotkała. A wy co? Nic nie powiecie? A to co ja mam mówić, edyta? Błękitne oczy, blond włosy i dziewczyny o imieniu Edyta jeszcze bardziej się zaszkliły. Zrobiła kilka kroków do przodu, nieustannie koncentrując swoje spojrzenie na stróżce, która dopiero teraz zauważyła istotny szczegół. Dziewczyna cała się trzęsła. Bo, proszę pani, jak byliśmy tam na dole, to... Ja i Piotrek weszliśmy do takiego wielkiego pomieszczenia. To była chyba kostnica? Uparli się, żeby zacząć eksplorację właśnie tam i... Wtedy... Dziewczyno, wysłów się, proszę. Tam ktoś był. Nie takich informacji spodziewała się usłyszeć. No powiedzcie coś też! Piotrek! Przecież też to widziałeś! Krępy chłopak schował ręce w kieszenie i zaczął nerwowo obracać się we wszystkie strony. Mówię po raz ostatni. Idziecie ze mną do drzwi wejściowych i opuszczacie budynek. Zastosowanie przymusu bezpośredniego wolała zawsze ograniczać do minimum. Teraz zaś niewiele brakowało jej do tego, aby pochwycić ramię jednego z nastolatków i zaciągnąć siłą w kierunku wyjścia. Gdy chciała zasygnalizować jakąkolwiek interwencję, stojący najbliżej Piotrek rzucił w jej stronę zimnym tonem. Nie jesteś tu sama, babo. Tam serio ktoś był. Od razu spierdoliliśmy, jak to usłyszeliśmy, że co proszę. Jakby coś wielkiego dosłownie. Zeskoczyło z jednego z łóżek na podłogę. Woleliśmy nie oglądać się za siebie. Tak bardzo się bałam, że on za nami pogoni. To trwało dosłownie parę sekund. Biegliśmy z Piotrkiem i nawet nie zastanawialiśmy się, dokąd. Marcin był w innym pomieszczeniu i odruchowo pognał za nami, dlatego, tak jak mówię, ja nie jestem w stanie potwierdzić tej historii. Ci dwoje wylecieli jak z procy, a mi się jakoś nie śniło zostawać na dole samemu. Więc musiałem pognać za tymi chojrakami. Szkoda tylko, że nie dało im się przemówić do rozsądku, aby wrócić tą samą drogą. Byli w takim mamoku, że pobiegli w głąb szpitala, jakby tam miało czekać na nich wielkie wybawienie. Zamknij się, Marcin! To był twój zasrany pomysł, aby tu wchodzić. Ja chciałam z tobą spędzić super romantyczny wieczór we dwoje. To tyś zaczął narzekać, że ci adrenaliny w życiu brakuje. I ty, Piotrek, oczywiście musiałeś mu szepnąć na uszko, jakiej to zajebistej nie znasz miejscówki na nocną eksplorację. Jesteście Ale proszę uspokójcie się już. Laura skierowała słup światła na część korytarza znajdującą się za nastolatkami, woląc się upewnić, że teren jest czysty. Przypływ rwącego bólu w prawym kolanie sprawił, że chciała już wycedzić w kierunku młodych intruzów jakąś niecenzuralną wiązankę słów, gdy nagle cała czwórka usłyszała ogromny huk. Dźwięk z całą pewnością dochodził z dołu i był na tyle głośny, aby bez problemu dotrzeć przez klatkę schodową na parter. Edyta schowała się za plecami Laury. Piotrek wymienił nerwowe spojrzenie z Marcinem, który wciąż nie sprawiał wrażenia przestraszonego. Zaczekajcie tu, bo ty se sama z nim nie poradzisz. Prawdę powiedziawszy, w pierwszej kolejności powinna była pozbyć się całej trójki. Wolała jednak jak najszybciej sprawdzić, czy faktycznie w szpitalu jest ktoś jeszcze. Chłopaki, co wy robicie? Zwariowaliście? Przecież mieliśmy tu zaczekać, zadrżała Edyta w momencie, gdy Piotrek z Marcinem puścili się pędem za stróżką. Dla takich akcji się żyje, Edyta, a ja go wolę przypilnować. I później wyśmiać, że przestraszył się spadającego stojaka na kroplówki. Tymczasem Laura dotarła do końca korytarza i uchyliła ostrożnie drzwi wychodzące na klatkę schodową. Spojrzała w górę, widząc zamontowaną kamerę monitoringu. No I gdzie ten włamywacz? Mówiłam, że mieliście zostać? Nie rozumiecie, że może wam grozić niebezpieczeństwo? Nie stękaj tak, paniusiu. W końcu przyda ci się męska pomoc, odparł Marcin, poklepując Laurę po ramieniu. Następnie bez słowa ją wyprzedził, przemieszczając się w kierunku dolnego piętra. Ta miała już siłą go zaciągnąć do siebie, gdy nagle chłopak w jednej chwili zesztywniał. Skierowała szybko słup światła na sam dół schodów, dochodząc szybko do wniosku, co go tak zaskoczyło. Mimo gęstej ciemności, która swoim mrokiem obejmowała dół klatki schodowej, na samym dole dało się dostrzec pewien kształt, rozpostarty na pierwszych pięciu stopniach. Oboje przyglądali mu się w totalnej ciszy, próbując przyporządkować go do jakiegokolwiek znanego im bytu. Halo? Czy ktoś tam jest? Zawołała Laura, ponownie wyciągając przed siebie broń. Wtem stało się coś, czego kompletnie się nie spodziewała. Była pewna, że to omamy słuchowe, zwiastujące kolejny napad migreny. Witaj, Lauro. Dokładnie w tym momencie Marcin przewrócił się, turlając boleśnie na sam dół. Nim zdążyła się zorientować, co się dzieje, zdążyła usłyszeć tylko jego bolesny wrzask. Na nic zdało się machanie latarką na prawo i lewo, gdyż chłopak dosłownie zniknął w ciemnościach. W końcu musiała zaryzykować i oddała dwa strzały. Rozbłysk wystrzeliwanej naboi pozwolił na krótką chwilę uwidocznić coś więcej niż same schody. Nie wierzyła w to, co zobaczyła, łudząc się, że jest to halucynacja migrenowa. Był to widok wykrwawiającego się Marcina, trzymanego w szponach czarnej istoty, której głowa przypominała psa z byczymi rogami. Po wystrzale na podziemnym piętrze ponownie zagościła ciemność i cisza. Co się dzieje? Krzyknął Piotrek, który nagle pojawił się na klatce schodowej. Wtem Laura mogła przysiąc, że w mrocznej czeluści na dole dostrzegła parę żółtych ślepi i odgłos stawianych łap na stopnie. Uciekajcie, ale co się dzieje? Gdzie jest Marcin? Wydzierała się Edyta, słysząc jak Stróżka każe im biec. Hol, na prawo będą wielkie drzwi wyjściowe, czekajcie tam! Starała się dotrzymać im tempa, lecz uszkodzone kolano stało się dla niej dodatkowym ciężarem. Była w stanie zachować czujność i upewnić się, że nikt ich nie goni. W trakcie biegu połączyła się z policją. Edytę i Piotrka zastała w docelowym miejscu. Dziewczyna płakała i szarpała żelazną klamkę ze wszystkich sił. Laura szybko wyciągnęła klucze, starając się jak najszybciej wcelować nimi w dziurkę. Nie zauważyła dziwnego zachowania Piotrka, który nagle złapał się za głowę i niczym ogłupiały zaczął wykrzykiwać niezrozumiałe słowa. W końcu, ku przerażeniu Edyty, wybiegł ponownie na hol, znikając w ciemnościach. Po kilku sekundach rozległ się agonalny krzyk. Laura pierwszy raz w życiu kompletnie nie wiedziała, jak ma się zachować. W tym momencie liczyło się już dla niej życie Edyty. Obie w końcu wydostały się na dziedziniec, na którym po chwili zjawiły się dwa radiowozy policyjne. To, co się działo później, Laura pamięta jak przez mgłę. Podgoczącą ze strachu Edytę przyjechali zatroskani rodzice. Ona sama ledwo składając zdania starała się rozjaśnić sytuację swoim byłym kolegom z pracy. Później przyjechał także jej mąż, którego potrzebowała teraz tak mocno jak nigdy. Jej stan pogorszył się jeszcze bardziej, gdy wychodzący ze szpitala funkcjonariusze oznajmili, że znaleźli dwa zmasakrowane ciała. Zeznania okazały się jeszcze cięższe, bo prawda była taka, że Laura miała pustkę w głowie. Wspominała o uszkodzonym monitoringu i napastniku, który potencjalnie mógł się ukrywać w podziemnej kondygnacji. Dokładnego rysopisu nie była w stanie podać. O dalszej pracy w tym miejscu już nawet nie raczyła myśleć. Stwierdziła, że przedłużenie okresu bezrobocia to w tej chwili jedyna rzecz, do której się nadaje. Zatroskany mąż nawet nie raczył jej wypominać, że słusznie się o nią bał. Martwił się widząc opłakany stan żony, która w głowie miała cały czas jedno pytanie: z czym wówczas miała do czynienia? Nie spodziewała się, że odpowiedź przyjdzie tak szybko. I okaże się znacznie bardziej przerażająca niż tania historyjka o nawiedzonym szpitalu. Okazała się nią być rozmowa telefoniczna z Adamem Terleckim, synem jej byłego przełożonego. Młody posterunkowy od razu chciał się z nią skontaktować, dowiedziawszy się o tym tragicznym zdarzeniu. Hej, Laura! Jak się czujesz po tym wszystkim? Adam. A jak mam się czuć, mając świadomość, że podczas mojej warty zginęło dwóch młodych chłopaków? Naprawdę ci współczuję, ale... Wiedz, że to nie twoja wina. Nie byłabyś w stanie ich uratować. Podejrzewam, że nikt z nas by nie był. Adam, przepraszam, ale pierwszy raz nie umiem czegoś wytłumaczyć w racjonalny sposób. Za to chyba ja będę umiał... Choć niekoniecznie racjonalnie. Nie jest to rozmowa na telefon, ale chciałbym ci to powiedzieć jak najszybciej, póki jeszcze jakoś funkcjonujesz. To znaczy, co? To, co powiem, będzie brzmiało irracjonalnie. Ale. Czy ostatnio nie czułaś się jakoś gorzej? A muszę mówić? Nie. Ale mogłoby się to łączyć w pewną całość. Dobra, powiem wprost: chodzi o mojego ojca. Wiem, że między wami za dobrze nie było. On zaraz po rozwodzie związał się z pewną kobietą. Wybacz, ale naprawdę to nie są dla mnie istotne informacje. A powinny. Słuchaj, nie chcę cię straszyć czy coś, ale ta kobieta należy chyba do jakiejś sekty. Podsłuchałem niedawno ich rozmowę. Ona jest chyba jakąś guru prowadzącą postradane obrzędy w bunkrach na skraju miasta. Poznał ją na jakichś cholernych targach ziół leczniczych. Ta zarzekała się, że jest w stanie zwiększyć jego witalność, no i sprawić, aby ten się wolniej starzał. Akurat trafiła na okres, gdy mojego starego dopadł kryzys wieku średniego. Zdał sobie sprawę, jak bardzo niedołężny się staje, gdy ty publicznie ośmieszyłaś go podczas jubileuszowej imprezy. No i nie dość, że zgodził się dołączyć do jej stowarzyszenia, to jeszcze zapragnął zemsty na tobie. Posłuchaj, on, on cię tak bardzo nienawidził, że chciałabyś poczuła to samo co on. Niedołężność. A szarlatanka powiedziała mu, że potrzebuje w tym celu Twojej krwi, aby stała się ona żywicielem dla jakiejś istoty z innego wymiaru, o której wywołani mocno zabiegali. Demon ten rzekomo miał potrzebować jako swojego żywiciela młodej osoby tryskającej życiową energią. I w ramach podzięki jej część miała zostać dostarczona członkom kultu. W tym mojemu ojcu. Pamiętasz tę akcję, gdy walczyłaś niemal na śmierć i życie z tym agresywnym Kibolem pod stadionem Śląska? On przybył na miejsce incydentu i ponoć osobiście przed przyjazdem innych służb, namoczył wacikiem ślady po twojej krwi i wręczył tej babie, która następnie użyła ją do sfinalizowania tego obrzędu. Jak tylko połączyłem fakty, od razu wyjechałem. Dzwonię z Gdańska, bo we wrocku dłużej bym nie usiedział. I tobie też radzę, Laura, uciekać, o ile. Wciąż odczuwasz spadki energii i inne dziwne sytuacje. Możesz mi oczywiście nie wierzyć, ale wiedz, że sam bym tego nie wymyślił. Trzymaj się. Dźwięk zerwanego połączenia trwał jeszcze jakiś czas. Nim Laura zdołała wcisnąć przycisk czerwonej słuchawki. Uczucie, jakie jej teraz towarzyszyło, było ciężko opisać. Faza odrzucenia stopniowo zaczęła przechodzić w szok, który następnie zamienił się w odblokowane wspomnienie. Jakimś cudem wróciła pamięcią do momentu swojego wypadku, uświadamiając sobie, co ją tak naprawdę spotkało. Tuż przed wjazdem na skrzyżowanie, zobaczyła coś w lusterku wstecznym. Czarna rogata istota na tylnym siedzeniu. Wgapiła się w nią, nie zważając na to, co się dzieje przed maską. Potem był już tylko huk. Spuściła swój martwy wzrok na blad. Siedziałaby tak jeszcze długo, gdyby nie kolejny napad. Ten był zdecydowanie najsilniejszym ze wszystkich. Mroczki kumulowały się przed jej oczami z niezidentyfikowanymi błyskami. Po chwili doszły o mamy słuchowe. Wyżeram cię od środka. Powoli stajesz się nikim. Do tego zmierza twoja nędzna historia. Odwracała się we wszystkie strony, czując, że wariuje. Spodziewała się nadejścia fali bólu, lecz zamiast tego doznała uczucia, jakiego nigdy nie miała wcześniej okazji doświadczyć. Miała wrażenie, że coś z zewnątrz wszczepiło jej myśl. To on ci to zrobił. Tary Terlecki zmienił twoje życie w piekło, chcąc w zamian naprawić swoje. Należy mu się kara, tobie już nic nie pomoże, więc spraw, żeby zdążył poczuć smak zemsty. W jednej sekundzie mamy słuchowe ustąpiły, a Laura poczuła się niczym wybudzona z transu. Czy to wszystko było prawdą? Czy rzeczywiście jakaś nieznana siła wysysa powoli z niej życie? I to wszystko przez zwyczajną zazdrość toksycznego człowieka, jakim był Terlecki? Nie mogła pozwolić, żeby uszło mu to płazem. Jej diametralnie odmieniona podświadomość dosłownie dyktowała każdy następny krok. Uzupełniła magazynek swojego gloka i zajrzała w archiwalne rozmowy, celem przypomnienia sobie jednego adresu. Ku jej radości zastała dwie pieczenie na jednym ogniu, najprawdopodobniej w czasie nocnych igraszek. Czyżby Terleckiemu już na tyle wróciły siły, że stał się na nowo ogierem łóżkowym? Gdy otworzył jej drzwi, stojąc w samych gaciach. Zniesmaczyła się, że jest zmuszona oglądać ten obleśny widok. Choć po kilku sekundach z dziurą w głowie wyglądał już znacznie lepiej. Z jego kobietą, wielką panią Guru trochę dłużej się zabawiła. Wykończyła ją dopiero gdy ta, mając wyłączone z użytku nogi, Czołgała się po zakrwawionej klatce schodowej. Następnie ze spokojem wybrała bardzo dobrze znany jej numer. Nigdyś mogłaby powiedzieć, że dzwoni sama do siebie. We Wrocławiu została już okrzyknięta jako morderczyni swojego przełożonego. Lecz posty o niej pod względem popularności. Konkurowały z wiadomościami o tajemniczych morderstwach. Do Laury, przebywającej od dłuższego czasu w zakładzie karnym we Wrocławiu, informacje docierały w bardzo okrojonej wersji. Jej mąż w tym czasie dwoił się i troił, aby móc załatwić zaświadczenie o niepoczytalności w czasie dokonania podwójnego morderstwa. Ona zaś była w pełni świadoma tego, co robi, jednak czuła. Że nie jest sobą. Przeszło jej przez myśl, że być może demon jej kosztem wyeliminował swoich dłużników, z którymi rzekomo miał się podzielić energią. I teraz dodatkowo może swobodnie przemieszczać się po ulicach Wrocławia, racząc się każdą napotkaną ofiarą. Takie rozważania mogły być również zasługą psychotropów. Przypominam, że widzenie trwa do 60 minut. Bardzo proszę powstrzymać się od kontaktów cielesnych. Jasne. Usłyszała swojego męża, Huberta, który pospiesznie zajął krzesło przygotowane naprzeciwko niej. Boże. Jak Ty wyglądasz, Hubert? Przepraszam, nie przepraszaj. Obiecuję, że Cię stąd wyciągnę, rozumiesz? Nie potrafi bez Ciebie żyć. Wiedziałem, że to bagatelizowanie objawów sprawi, że tak to się może skończyć. W ogóle naprawdę nie ogarniem już tego wszystkiego. Ale każdy naokoło gadał o jakiejś istocie grasującej w zakamarkach miasta. Sąsiadka mówiła, że ponoć sam proboszcz pisze osobiście listy do Watykanu. Damy radę, Hubert. Zawsze dawaliśmy. Kocham cię i dziękuję, że tak o mnie walczysz. Zrobię wszystko, Laura, żeby się udało. Po zakończeniu spotkania Hubert postanowił złamać obostrzenia i czule przytulił swoją żonę. W momencie, gdy został ponaglony do opuszczenia sali, Laura na nowo to poczuła. Twoja energia. Czujesz, jak z ciebie ubywa? No właśnie, od dłuższego czasu nic nie czuję. Chyba wyszedłeś z sprawy. Wkrótce tobą zajmie się Watykan i skończy się twoja historia. Ale za to wiem, jak sprawić, by wyssać z ciebie wszystkie możliwe chęci do życia. Lauro. Zignorowała to. Z doświadczenia wiedziała, że to również pomaga. Gdy była prowadzona przez komisariat z powrotem do swojej celi, coś jej podpowiedziało, żeby spojrzeć w prawe okno, skąd wychodził widok na parking. Akurat odjeżdżała Toyota jej męża, a za nim siedziała zwierzęco podobna istota. Scenariusz Wojciech Deptuch czytał Jakub Rutka